witamy bardzo serdecznie i gorąco, tak, w taki poranek. Nie wiem, czy on jest piękny i słoneczny, bo już tu jestem od 6 rano, także przygotowujemy, gotujemy. Ty jak, jest piękny i słoneczny, czy nie? Deszczowy? To nie wychodzimy, siedzimy w tej sali aż tam do wieczora. Króciutko, tutaj po mojej prawej stronie pani Ewa Rycerz i pani Ania Rycerz, jak można się domyślić, siostry. Siostry to są nasi autoryzowani instruktorzy, trenerzy i konsultanci marki Molon Pro. Dzisiejszą prezentację będzie dla pań prowadziła pani Anna Rycerz, natomiast instruktaż, który będzie miał miejsce na stoisku Molon Pro, tutaj na poziomie plus jeden, będzie prowadziła pani Ewa Rycerz. Ja nazywam się Andrzej Swinek, jestem w firmie odpowiedzialny za markę Molon Pro, czyli wszelkie pochwały to do mnie, poproszę. I tutaj na stoisku i będziemy już rozpoczynać tą naszą prezentację. Ja na początku powiem króciutko co do tematu. Nasz temat to Molon Pro, innowacje w manicure, trzy techniki, trzy stylizacje. Rzeczywiście chcemy Państwu dzisiaj zaprezentować produkt, który jest innowacyjny. Jest to jego europejska premiera. No nie chcę już być megalomanem i powiedzieć, że światowa. To powinna powiedzieć tak, krakowska premiera, ogólnopolska, no i europejska. Premiera tego produktu ma miejsce właśnie teraz, tutaj. O tym produkcie będziemy Państwu w sposób szczególny mówić i ten produkt prezentować. Możecie Państwo również ten produkt już zakupić jako pierwsi. Tutaj na naszym stoisku na targach Molon Pro. Potem będziemy gdzieś podróżować dalej, żeby ten produkt pokazywać. No pochwalę się, jedziemy tam do Chin, do Hongkongu. Jedziemy potem na Intersharm do Moskwy, a potem na targi Bologna Cosmoprof i będziemy prezentować tą nowość. A teraz o niej tu i teraz. Ja poproszę o kolejny slajd. Cóż to jest? Monofaza. Produkt ten nazywa się Monofaza i jest to produkt innowacyjny. Innowacyjny produkt. Na czym polega ta innowacja, to powie Państwu za chwilę Ania. I będziemy ten produkt odnosić do znanych już Państwu stylizacji, takich jak stylizacja hybrydowa, stylizacja sołkow, manikur klasyczny i nawiążemy też do żeli UV. Chcemy osadzić ten produkt wśród innych produktów. Chcemy Państwu pokazać, jakie może być jego miejsce w Państwa usłudze, jak również chcemy pokazać to, co jest w nim innowacyjne, to, co daje nowe możliwości w pracy z klientem. Będzie czas na pytania pod koniec naszej prezentacji. Czas, który mamy przewidziany, to jest około 40 już minut, do 5 minut. Także będzie czas na pytania i to, co chciałbym podkreślić. Jeżeli któraś z Pań zainteresowana byłaby instruktorem, to ten instruktaż prowadzimy cyklicznie na stoisku Molon Pro. A teraz już szczegóły pani Ania. Raz. Dzień dobry, witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Ja postaram się dzisiaj przybliżyć Państwu ten produkt i o czym będziemy sobie dzisiaj mówić? Monofazę. Ja ten produkt nazywam Monofaza, brzmi troszkę tajemniczo, natomiast mówiąc wprost, jest to lakier do paznokci, natomiast jego innowacyjność polega na tym, że jest to produkt światłoutwardzalny, czyli mieści on się w ramach usługi profesjonalnej. Światłoutwardzalny i jednofazowy. To będzie go szczególnie wyróżniać. Jak wspominamy, produkt innowacyjny, on posiada wiele właściwości, które składają się na jego innowacyjność. Jedną z nich jest właśnie formuła lakieru do paznokci. Co to dokładnie oznacza? Nic innego jak to, że drogie panie, pracuje się z nim dokładnie tak, jak z klasycznym lakierem do paznokci, natomiast wyróżnia go właśnie ta formuła żelu światłoutwardzalnego. Pracujemy jak z klasycznym lakierem do paznokci, czyli będziemy nakładać cienkie warstwy. Będzie to mocno wypigmentowany kolor na płytce paznokciowej. Będzie bardzo naturalny efekt, natomiast w efekcie końcowym będziemy go utwardzać w świetle UV lub też LED. W porównaniu do stylizacji, które znane nam są już, czyli hybryda, żele sokow, czy stylizacje żelowe, jak Państwo wiecie, te stylizacje bliżej są żelu. Hybryda jest to bardziej stylizacja lakierowo-żelowa, ona jest nieco grubsza. Stylizacja sock-off bardziej twarda, już zbliżona bliżej żelu twardego. No i żel twardy, już stylizacja w zależności od grubości, długości paznokcia, jaki budujemy, typowo stylizacja twarda. Kolejna rzecz to lakier utwardzany w lampie UV i LED.
Jak Państwo wiecie, ten proces utwardzania to proces, który nazywamy polimeryzacją. Teraz w zależności od tego, z jakim produktem mamy do czynienia, jakie fotosyntezatory zostały użyte w tym produkcie, ten proces wpływa na jakość, trwałość, na ostateczny efekt. Monofaza to produkt, który już został wykonany w bardzo wysokiej technologii. Te fotosyntezatory pozwalają na utwardzenie produktu w krótkim czasie. Także będziemy mieć piękny efekt końcowy, natomiast z racji tego, że formuła jest lakierowa, macie Państwo gwarancję, że ta stylizacja będzie cienka, naturalna, ale proces polimeryzacji, czyli utwardzania, nie będzie odczuwalny dla naszej klientki. Czyli mówiąc wprost, nie będzie tego efektu pieczenia, który zdarzał się na przykład przy żelach czy przy żelach sokow. Biorąc pod uwagę porównanie z klasycznym lakierem, tutaj pracujemy oczywiście bez lampy UV, bez lampy LED-owej, natomiast tutaj będziemy stosować bazę top wysuszacz. W porównaniu do hybrydy, do sokow czy do żelu również pracujemy na kilku produktach, na bazie, na topie i na kolorze. Natomiast jeżeli chodzi o monofazę, tutaj kolejna innowacja, pracujecie Panie z jednym produktem. Jedna buteleczka koloru wystarcza, aby wykonać całą stylizację. Jest to produkt jednowarstwowy, jednofazowy, będziemy go nakładać tylko i wyłącznie bezpośrednio na płytkę paznokcia, bez użycia dodatkowych preparatów. Kolejna rzecz to lakier utwardzany w lampie UV i LED, ale tutaj macie Panie pokazany czas. Czas, który przy pierwszej warstwie to jest 2 minuty w lampie UV, druga warstwa koloru utwardzona jest 4 minuty. Jeżeli Panie pracujecie na lampie LED-owej, jest to łączny czas około 4,5 minuty. Pierwsza warstwa 1,5, druga 3 minuty. Jest to, patrząc w porównaniu do innych stylizacji, znacznie krótszy czas. Także całość możemy spokojnie wykonać w około 10 minut. Jak Panie widzicie, hybryda, sokow czy żel twardy to 2 minuty, każda warstwa 2 minuty. Ale musimy pamiętać o tym, że tam mamy kilka produktów. Mamy bazę, mamy kolor i mamy top coat. Tutaj pracujemy z jednym produktem, także oszczędzamy nasz czas pracy w gabinecie. Kolejna rzecz to bez przemywania po utwardzeniu w lampie. Nie występuje tutaj po ostatecznym utwardzeniu warstwa dyspersyjna, którą dotychczas w stylizacji hybrydowej, w stylizacji sokow, w żelu to akurat nie występowało, ale tam gdzieś te warstwy dyspersyjne się pojawiają, które trzeba przemyć. Jeżeli nie na końcu, to pojawiają się w trakcie. Jeżeli chodzi o monofazę, efekt końcowy jest od razu po utwardzeniu. Nie wymaga użycia żadnego płynu. Klientka natychmiast ma suche paznokcie. Nie kurcie się pod lampą. Tutaj wracamy do tej polimeryzacji. Z racji tego, że pracujemy na cienkich warstwach, macie Panie gwarancję, że produkt nie będzie się kurcił, ani nie będzie się też przesuwał na płytce paznokcia, ponieważ pracujemy z klasycznym lakierem do paznokci. Bardzo cienkie warstwy. Natychmiastowy efekt suchych paznokci, no to w tym sezonie jesienno-zimowym, nie ukrywam, będzie na pewno docenione przez Państwa klientki, z racji tego, że zaczynamy nosić rękawiczki, no i też świetnie będzie się sprawdzać w pedikirze. Natychmiast mamy efekt suchych paznokci. I tutaj taka ciekawostka, my w trakcie prac nad tym produktem, w trakcie testów, zaobserwowałyśmy takie zjawisko, że ta stylizacja, kiedy nosimy ją na naszych paznokciach i umyjemy, dokonamy kąpieli wodnej naszych dłoni w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła, to następuje taki efekt odświeżenia. Ten lakier natychmiast nabiera pięknego połysku. To taka ciekawostka, myślę, że też Panie, które zdecydują się przetestować, zauważycie to, bo faktycznie każda z nas, która nosiła, zaobserwowała, że po kąpieli wodnej jest właśnie jeszcze taki efekt odświeżenia połysku na paznokciach. Długotrwały efekt lakierowego manikiru. Taka stylizacja monofaza powinna utrzymywać się na płytce 7 do 10 dni. Jak Państwo wiecie, oczywiście to jest zależne od płytki paznokcia, na której pracujemy. Natomiast jeżeli zestawimy to z lakierem klasycznym, do którego pewnie najczęściej ten produkt będzie porównywany, to on na pewno co najmniej dwukrotnie będzie dłuższy. Efekt polimeryzacji, to, że produkt jest światło utwardzalny, daje też gwarancję, że w trakcie noszenia będzie piękny połysk, będzie to odporne na zarysowania i nie będzie odpryskiwał. W porównaniu do hybrydy, jak Państwo widzicie, jest to znacznie krótszy czas, tak? Bo hybryda dobrze wykonana utrzymuje się na płytce paznokciowej 14 do 21 nawet dni,
Żel Sokow jest już żelem bardziej twardym i na twardych płytkach on utrzymuje się nawet do 28 dni, jeżeli jest prawidłowo wykonany. Żel twardy tak naprawdę nosimy do momentu uzupełnienia. Kolejna rzecz to produkt jest bardzo łatwo i przyjemnie aplikowany na płytkę, czyli nakładamy i usuwamy go dość szybko i przyjemnie. Co to oznacza? Aplikacja, jak już wspomniałam, dwie cienkie warstwy bez dodatkowych preparatów. Natomiast usuwanie to jest około 3 minuty tylko i wyłącznie za pomocą UV Removera, czyli płynu, który usunie tą stylizację. I tutaj taka ciekawostka z racji tego, że dzisiaj jesteśmy w gronie samych profesjonalistów. Pozwolę sobie Państwu jeszcze powiedzieć o takiej obserwacji, którą sama zauważyłam i przetestowałam, to więc jest to fakt. Ten produkt jest również, istnieje taka możliwość, żeby go usunąć zmywaczem acetonowym. Mówię o tym dlatego, że często Panie pytacie o to, czy stylizację, która wymaga usługi profesjonalnej w gabinecie, klientka może sobie bezpiecznie na przykład sama ściągnąć w domu. Przy hybrydach często takie padały pytania. Ja to wtedy zawsze odradzałam, dlatego że no to wymaga już profesjonalnej usługi. Natomiast jeżeli chodzi o monofazę, to jakby decyzję zostawiam dla Państwa, tak? Czy chcecie o tym powiedzieć Waszym klientkom, czy też nie. Natomiast z racji tego, że są tylko dwie cieniutkie warstwy, jeżeli klientka nałoży lub przetrze kilka minut mocno acetonowym zmywaczem, to bez problemu się po prostu zmyje. Jeżeli robimy kompres, to ta stylizacja lekko podnosi się i właściwie dotykamy patyczkiem, ona odpada. Natomiast klientka w domu może go po prostu umyć za pomocą zmywacza acetonowego. Jeżeli chodzi o czas usuwania w porównaniu do innych stylizacji, to oczywiście jest on znacznie, znacznie krótszy. Monofaza to produkt, który rekomendujemy przede wszystkim do naturalnej płytki paznokcia. On został z tą myślą stworzony. Natomiast tutaj na tym slajdzie widzicie Państwo, że on również jest bardzo uniwersalny, ponieważ mogą Panie go wykorzystać również na żel i na akryl. Dla tych z Państwa, którzy wykonują takie stylizacje, możecie wtedy go potraktować jako lakier, który będzie utwardzony, światło utwardzany w UV czy w LEDzie, będzie natychmiast suchy. No i oczywiście na stylizacji żelowej, na stylizacji akrylowej ta trwałość będzie znacznie dłuższa. Kolejna rzecz to tutaj chcieliśmy Państwu pokazać, w którym miejscu mniej więcej tą usługę sobie wypozycjonować spośród wszystkich usług profesjonalnych. Ja nie ukrywam, że tutaj poproszę mojego kolegę, który mam nadzieję przedstawi Państwu nasz pomysł na to, gdzie, w którym miejscu tak naprawdę ta stylizacja monofazy powinna się znaleźć. To co ważne, bo jakby klient z jednej strony dobrze jest jak widzi, na jakie jego potrzeby odpowiada produkt lub na jakie jego problemy. Generalnie klienci przychodzą do nas z potrzebami lub problemami. Potrzeba? Chcę być piękna. Problem? Na przykład zbyt długo lub zbyt krótko utrzymuje mi się stylizacja na paznokciach. W związku z tym albo klient ma jakiś problem, albo jakąś potrzebę. I nasza usługa zaspokaja jego problem lub odpowiada na jego potrzebę. W tym duchu jakby prezentujemy klientowi zazwyczaj produkty, tak aby była to taka prezentacja wiążąca nas z klientem, żeby on poczuł, że my jesteśmy profesjonalistami, my umiemy mu poradzić, rozwiązać jego problem lub zrealizować jego marzenia. Generalnie w salonach jest tak, że to nie klient decyduje. Jak Państwo słyszycie często, że to klient wybiera, klient decyduje, mówiąc między nami nie. Dlatego, że my znamy się w pełni na tym, co oferujemy. My jesteśmy specjalistami, wiemy jak to zrealizować, przeprowadzić w sposób poprawny, skuteczny i właściwy. W związku z tym to my proponujemy klientowi sposób postępowania, widząc z jakim klientem mamy do czynienia, z jakim rodzajem płytki mamy do czynienia, z jaką kondycją płytki mamy do czynienia, jaką historię ma ten klient u nas i czego od nas oczekuje. I tutaj są takie kryteria, według których możemy jakby tą stylizację umiejscowić. Sposób nakładania. To jest jedna rzecz, która definiuje, jak nakładamy manikur klasyczny, jak nakładamy manikur monofaza, jak nakładamy stylizację hybrydową, sokofową czy żelową. Między tymi pozycjami są różnice.
Za chwileczkę będzie taki slajd, na którym będzie przedstawiona tabela, gdzie będzie pełne porównanie wszystkich tych stylizacji, jeżeli chodzi o poszczególne obszary pracy z klientem, czy pracy z jego paznokciem, czy pracy z jego płytką. Specjalnie sobie zarezerwowaliśmy na ten slajd troszkę więcej czasu, żeby w pełni zobaczyć, jak można te rzeczy ze sobą porównać. Czyli mamy jakby sposób nakładania. To jest jedna rzecz, która rozróżnia te stylizacje. Sposób zdejmowania. To jest też znacząca rzecz, która te stylizacje rozróżnia. To, co już Ania powiedziała, jeżeli chodzi o monofazę, to, co jest bardzo istotne, że nakładamy ją bardzo szybko, że sam proces manicure może zakończyć się w 10 minut, że nie używamy bazy, nie używamy topu, nie przemywamy, że jest to konsystencja lakierowa, która ma swoją twardość i przyleganie do płytki dzięki temu, że jest utwardzana, polimeryzowana przez światło UV lub światło LED. Światło UV i LED zapewnia nam jakby przyleganie, twardość i trwałość manicure. Podobnie jest, jeżeli chodzi o sposób zdejmowania. W tym przypadku jest to bardzo szybki sposób. 3 minuty. W zasadzie używamy tylko UV removera lub jeżeli zdecydujemy powiedzieć klientowi, że będzie mógł to sam w domu sobie usunąć, może użyć zmywacz acetonowy w dłuższym czasie. I to jest ten wyróżnik, który w tym produkcie jest bardzo wyraźny, bardzo taki silny i bardzo innowacyjny. Szybki czas zdejmowania, bezinwazyjny czas zdejmowania i możliwość tego uczynienia w domu. Wcześniej to, co było bardzo ważne, że to jest bez bazy i bez topu. Od razu kładziemy lakier bezpośrednio na płytkę i ten produkt ze względu na użyte fotoinicjatory daje gwarancję, że będzie przylegał do płytki i że będzie trwały w okresie 7 do 10 dni. Chciałbym to powiedzieć, że to, co mówimy, to jest oczywiście nasza taka rozmowa wśród profesjonalistów, ale te informacje nie są tylko dla nas. Ja jestem za tym, żeby mówić bardzo klientom o tym, co robimy, w jaki sposób robimy i dlaczego robimy. Bo to jest to, co nas w bardzo silny sposób wyróżnia od rynku detalicznego. To jest to, co nas bardzo silnie wiąże z klientem, to jest to, co bardzo silnie buduje nasze zaufanie do klienta. Że on będzie decydował się poświęcać swój czas, poświęcać swoje pieniądze, przychodząc do nas i z nami pracując nad swoją urodą, samopoczuciem, wyglądem. Także bardzo zachęcam, namawiam do tego, żeby mówić o tym, jaki to jest produkt, jakie ma właściwości i co wykonuje i dlaczego. Jaki to będzie dawało efekt. Jaki to będzie dawało efekt. Jeżeli chodzi o cenę za usługę, Państwo ją ustalacie. My tej ceny oczywiście nawet nie chcemy nawet sugerować, proponować, ale możemy na ten temat porozmawiać, najchętniej na stoisku, w takich rozmowach bezpośrednich, indywidualnych. To, co chciałem zwrócić uwagę, że to jest nowy produkt. Nowy i innowacyjny, mający niespotykane walory. Śmiem twierdzić, że na razie jesteśmy pierwsi. Może to tak nie wybrzmiewa, bo nie chcemy też tak rewolucja, pierwsi, hit i tak dalej. Nie chcemy tak bardzo reklamowo. Natomiast ja też tak chyba po partnersku muszę powiedzieć, że to jest pierwszy tego typu produkt na rynku, rzeczywiście innowacyjny i jest to pierwsza tego typu propozycja, którą firma tego rodzaju jak nasza proponuje na rynku usług profesjonalnych. W związku z tym to, co nowe, też jest warte jakby ceny, warte zapłacenia, dlatego że za nowości płacimy. Ale decyzja jest ostatecznie Państwa. I wracając do tego, co było na początku. Proponujemy, zwracamy uwagę, zachęcamy do rozmowy na ten temat, żeby ten produkt był wypozycjonowany między manikurem klasycznym a manikurem hybrydowym. Czyli to jest alternatywa dla lakierów klasycznych. Alternatywa dla manikuru klasycznego. Dlaczego? Bo większa trwałość, większa twardość, lepsze przyleganie do płytki paznokcia, ewidentnie, to jest to, co wyróżnia ten produkt od lakieru klasycznego. Tak? Lakier klasyczny, za chwileczkę będziemy o tym mówić w takich szczegółach, ale to jest to, co wyraźnie ten produkt od lakieru klasycznego, od manikuru klasycznego wyróżnia. Z drugiej strony hybryda. Tak? Hybryda jest to preparat, który wymaga większej ilości preparatów, grubsze warstwy, bo 4 warstwy, tak? Dłuższy czas nakładania, troszeczkę dłuższy czas zdejmowania,
ale też dłuższy czas utrzymywania się na płytce paznokci. Jeżeli byśmy porównali te dwie stylizacje, to oczywiście stylizacja monofazowa jest cieńsza, bardziej elastyczna, bardziej naturalna, bardziej przylegająca do płytki paznokcia w porównaniu z hybrydą. I teraz widząc oczekiwania klienta, ale też widząc jego płytkę paznokcia, my możemy mu podpowiedzieć, co wybrać i dlaczego wybrać. Umieszczamy ją, tak jak już powiedziałem, między manikiurem klasycznym a manikiurem hybrydowym, jeżeli chodzi o techniki światłoutwardzalne. Utwardzalne UV-em czy LED-em. To jest jakby dla niego miejsce. To jest nasza propozycja, tak my jakby oferujemy go Państwu. Natomiast Państwo lepiej znacie swoje gabinety i ich specyfikę. My służymy oczywiście rozmową na ten temat, ale to Państwo ostatecznie będziecie wiedzieli, który walor jest kluczowy dla Waszych klientów. Szanowni Państwo, także tutaj takie zestawienie, które przygotowaliśmy, żeby też tak bardziej przejrzyście, bardziej czytelnie mogli Państwo zobaczyć właśnie, jakie są różnice wynikające pomiędzy tymi stylizacjami. I tak, w pierwszym punkcie mamy ilość produktów. Jeżeli chodzi o monofazę, jest to jeden produkt. W porównaniu do hybrydy, tam używaliśmy trzech produktów. Była baza, kolor i top coat. W żelach Sokow również, stylizacja bardziej twarda, dla twardszej płytki również mamy trzy produkty. I UV żele to także trzy produkty, przy czym tam już grubość żelu w zależności od długości płytki może być dosyć spora. Przygotowanie płytki. Monofaza, pod monofazę odtłuszczamy tylko płytkę, jeżeli ona wymaga zmatowienia, możemy to zrobić bardzo delikatną polerką. Jeżeli płytka jest tłusta, jeżeli widzą Panie, obserwują, że na przykład inne stylizacje światłoutwardzalne klientka nie nosi zbyt długo, wtedy takie zmatowienie na pewno zwiększy przyczepność. Ale nie jest to reguła. Nie jest to reguła, także spokojnie na odtłuszczony paznokieć również mogą Państwo monofazę aplikować. Jeżeli chodzi o hybrydę, tam odtłuszczamy dehydratorem. Czasem w wypadku, jeżeli mamy do czynienia z trudną płytką, możemy zaaplikować bonder, czyli preparat bezkwasowy, który zwiększy przyczepność. Żele Sokow, tutaj już matujemy płytkę i używamy bondera bądź też primera, jeżeli mamy do czynienia z płytką problematyczną. No i UV żel, tam możemy powiedzieć, piłujemy lekko płytkę, tak? I primer jest obligatoryjnie, musi być użyty, żeby zawiązał się z żelem. Kolejna rzecz, baza. W monofazie nie występuje, w pozostałych stylizacjach jest. Kolor. Kolor w monofazie nakładamy dwie cienkie warstwy, przy czym przypominam, pierwszą warstwę w świetle UV utwardzamy 2 minuty, drugą utwardzamy 4 minuty. I właściwie aplikacja jest zakończona. Jeżeli chodzi o hybrydę, to w stylizacji hybrydowej mamy każdą warstwę utwardzaną w świetle UV 2 minuty. Tutaj też ten slajd doskonale pokazuje, że kolejne stylizacje są stylizacjami, które możemy utwardzić tylko w świetle UV, natomiast monofaza posiada już na tyle nowoczesne właściwości, to kolejna innowacyjność w tym produkcie, że będzie utwardzona zarówno w LED-zie, jak i w UV. Top coat w monofazie nie występuje, w produktach hybrydowych jest to gęsty produkt, który stosujemy jako ostatni i na końcu po utwardzeniu przemywamy. Jeżeli chodzi o produkty Sokow jest podobnie, natomiast w UV żelach top coata już nie przemywamy. Usuwanie. Usuwamy za pomocą kompresów właściwie każdą z tych stylizacji za wyjątkiem UV żelu, którą musimy usunąć frezarką lub pilnikiem, natomiast tutaj mogą Państwo zobaczyć, jaka jest różnica w tym czasie. Monofaza to jest około 3 minuty i właściwie cała aplikacja jest usunięta. Każda kolejna, ten czas jest coraz dłuższy. Natomiast w przybliżeniu dobrze wykonana stylizacja na zdrowych paznokciach to w przypadku monofazy 7 do 10 dni, w przypadku hybrydy 14 do 21, żele Sokow od 21 do 28, no i żel UV twardy, to jest nawet do kilku tygodni. Okej, okay, czy na tym etapie jeszcze za chwilę Państwu pokażemy taki slajd, gdzie będzie step by step, w takim skrócie podana instrukcja, instruktaż, jak stylizację monofazową nakładamy. Natomiast może na tym etapie są Państwo macie jakieś pytania.
lub coś szczególnie Was nurtuje w tych informacjach, które podajemy, które chcielibyście, żebyśmy tu i teraz poruszyli i odpowiedzieli na nie, za czym zaprosimy na nasze stoisko. Nie ma pytań? Wszystko jasne, tak? Okej, jeżeli by były takie pytania, które tutaj nie wypowiadamy lub wolimy na stoisku, to zapraszamy. Zapraszamy tam, tak jak powiedziałem, będziemy prowadzić instruktaże. Tutaj Ewa będzie je dla Państwa wykonywała. Oczywiście też przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę w związku z tą premierą, z tą innowacją i z okazji tego, że spotykamy się tutaj na takiej imprezie jak targi LNE, Kongres Profesjonalistów, spotkanie profesjonalistów. Teraz chcemy Państwu na koniec pokazać slajd, poproszę o przełączenie. To jest slajd step by step, krok po kroku, jak wykonujemy tą stylizację. Ania jeszcze krótko ją Państwu omówi. A potem już podziękujemy, w zasadzie pożegnamy się, a tak naprawdę zaprosimy na nasze stoisko, które jest jakieś z 90 metrów stąd, czyli to będzie 174 kroki. Stąd. Szanowni Państwo, na koniec króciutko step by step, czyli krok po kroku, jak prawidłowo wykonać tą stylizację. Oczywiście zaczynamy od nadania odpowiedniego kształtu, następnie nakładamy na skórki produkt, który nazywa się Cuticle Remover. Jest to produkt, który my rekomendujemy tutaj z racji tego, że on świetnie działa na skórę, możemy ją odsunąć patyczkiem, wyciąć nawet cążkami, natomiast nie wpływa na płytkę, tak? Nie jest płytka tak rozmiękczona, namoczona jak po kąpieli wodnej. Jeżeli to będzie wymagane i klientka nie wyobraża sobie manikiru bez tej czynności, czy też po prostu skórki tego wymagają, oczywiście mogą to Pani wykonać przed monofazą, natomiast trzeba pamiętać o tym, że wtedy musimy dać chwilkę i dobrze osuszyć tą płytkę paznokci, bo monofaza jest stylizacją bardzo delikatną. A więc tak, odsuwamy skórki, jeżeli występuje taka konieczność, lekko matujemy delikatną polerką. Następnie za pomocą płynu dehydrator, który jest odtłuszczaczem, usuwamy pozostałości płynu, pozostałości żelu do skórek, brud, zanieczyszczenia, kurz, pył, który pozostał po matowieniu z płytki paznokcia, tak żeby ona była idealnie odczyszczona. Następnie aplikujemy jedną cieniutką warstwę monofazy. Jeżeli płytka paznokciowa wychodzi poza wolny brzeg, poza opuszek, pamiętamy o tym, żeby aby ten wolny brzeg płytki paznokciowej domknąć. Utwardzamy w lampie UV 2 minuty, w lampie LED-owej to jest 1,5 minuty. Następnie nakładamy kolejną warstwę i utwardzamy w lampie UV 4 minuty, w lampie LED 3 minuty. Kiedy klientka wyciąga dłoń z lampy, stylizacja jest zakończona, paznokcie są suche, także już tutaj nic nie przemywamy. Ten slajd kolejny pokazuje, że możemy zaaplikować oliwkę do skórek, wetrzeć, no i Pani ma zakończoną stylizację. Cztery kolejne slajdy pokazują, jak należy ściągnąć tą stylizację i my tutaj rekomendujemy UV Remover, który doskonale ją usunie. Ja proponuję robić kompresy, oczywiście jeżeli klientka włoży do miseczki, w zależności jak Panie praktykujecie, to też jak najbardziej się usunie, nawet jeszcze szybciej. Natomiast wtedy wiadomo, że pozostaje biała skóra, tak lekko przesuszona. Ja też proponuję i zachęcam przed nałożeniem takiego kompresu do użycia oliwki, która zabezpieczy nam skórki przed działaniem tego acetonu, który w tym płynie jest. I około 3 minuty ściągamy kompres, lekko patyczkiem usuwamy, z racji tego, że tam nie ma bazy, więc nawet nie ma potrzeby użycia polerki, bo ten produkt po prostu w całości albo zostanie nam od razu na płatku, jak będziemy ściągać, albo po prostu w całości odpadnie. I na końcu możemy przemyć się odtłuszczaczem, żeby usunąć resztę produktu. Okej. Okay. Na końcu chciałbym powiedzieć, kim my jesteśmy? My jesteśmy producentem. Wyrośliśmy z firmy Private Label, czyli to jest firma, która produkuje również dla innych marek. Przez wiele, wiele lat produkowaliśmy dla innych marek, również, a może przede wszystkim tych francuskich. I w pewnym momencie zdecydowaliśmy, że stworzymy własną markę. Ona jest na rynku 3 lata. Jest to nasza własna marka. Cała technologia, receptury, składniki aktywne,
Pomysł na produkt jest przygotowywany we Francji, tak jak już koleżanka powiedziała. Produkcję mamy w dwóch miejscach. Koło Moskwy, i to jest na ten rynek na wschód od nas, bo ten rynek chcemy zdobyć. Nawet jak już się troszkę chwaliłem, chcemy tam dalej pójść, podbić Chiny, może się uda. A drugą produkcję na Europę Środkowo-Wschodnią, w zasadzie już chyba w tym momencie będzie to na całą Europę, mamy koło Warszawy. Przyczyny praktyczne, kosztowe. Muszę Państwu powiedzieć, że Francja jest fajnym krajem. Świetnie tam pojechać, świetnie go odwiedzić, ale z prowadzeniem biznesu jest coraz trudniej, zwłaszcza z poziomem podatków. W związku z tym przenosimy się już w pełni, jeżeli chodzi o Europę, tutaj z produkcją w Polsce koło Warszawy. No, jesteśmy w doborowym towarzystwie. Wiele firm zachodnich produkuje kosmetyki w Polsce, bo Polska jest bardzo silnym krajem kosmetycznie, jak Państwo wiecie. Także jesteśmy producentem, jesteśmy marką francuską, jesteśmy marką, która dedykuje produkty tylko i wyłącznie do gabinetów. To jest nasz kierunek. My nie chcemy i nie będziemy oferować na rynku detalicznym. Chcemy pracować z profesjonalistami i tego typu produkty przygotowywać, oferować. Dlatego jesteśmy otwarci na pytania, sugestie, propozycje. Dlatego zapraszamy na nasze stoisko. Nie będę pytał, czy są pytania, powiem tak, jeżeli są pytania, to zapraszam do Pani Ewy, do Pani Ani, do Pani Ewy na nasze stoisko, stoisko Molon Pro. Bardzo dziękujemy. Ja osobiście taki mam dreszczyk emocji, bo pierwszy raz przedstawiamy ten produkt, pierwszy raz go proponujemy, pierwszy raz go będziecie Państwo używać w swoich gabinetach. Bardzo jestem ciekawy, jak on będzie funkcjonował, jak będą przyjmować klienci, jak się odnajdzie, czy zrobi taką karierę, jak zrobiła hybryda, większą, podobną. To wszystko jakby czas pokaże i nasza wspólna praca. Bardzo dziękujemy, kłaniamy się. Bardzo dziękujemy.